Cześć, tu Nadia. Jesteście gotowi? Pierwszą figurą, którą Wam pokażę, będzie wieża. Wieża ma 5 punktów i jest figurą ciężką. Jak porusza się wieża? Pewnie wielu z Was już to wie. Wieża porusza się tylko po liniach prostych. Do przodu, do tyłu i na boki. Co powiecie na zadanko? Ustawimy wieżę na środku szachownicy i zaznaczymy wszystkie pola, na które może pojechać wieża. Ustawię to pionkami. Wieża może się poruszać tylko tak. Odtąd, na przykład dotąd, gdy jest tak ustawiona. Czyli na te pola, na których są pionki. Gotowe? Gotowe? Gotowe! Pewnie zastanawialiście się, co się stanie, gdy na drodze wieży stanie inna bielka. Jeśli to będzie bielka z naszej armii, wieża przytuli się do niej i dalej nie pojedzie. Jeśli to będzie bielka z przeciwnej armii, nasza wieża już nie będzie tak przyjemna. Zbije bielkę, stając na jej miejscu. Teraz pokażę Wam i zbiję wszystkie bielki. Raz. I wszystkie zbite. Został tylko nasz pionek. Pamiętajcie też, że wieża nie umie skakać. Myślę, że już wszystko wiemy o wieży. Jeśli chcecie poznać kolejne figury, zapraszam Was do moich filmików. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.